Czy macie wrażenie, że za każdym razem, gdy wsiadacie do samolotu, wkraczacie do strefy mroku? Dlaczego siedzenie w bezruchu jest takie męczące i dlaczego wydaje wam się, że zmysły są przytępione, a emocje wyostrzone? To tylko niektóre dziwne zmiany, których doświadcza wasze ciało podczas lotu. Zacznijmy od jedzenia. Znacie jakieś żarty na temat niesmacznych posiłków w samolocie? Na pewno tak, ale zaskoczę was. Serwowane dania wcale nie są złe, tylko wasz zmysł smaku szwankuje. To dlatego, że suche powietrze w kabinie pozbawia jamę ustną śliny, dzięki której czujemy smak jedzenia. Suche powietrze osłabia również zmysł węchu, który w 80% odpowiada za odczuwanie smaku. Nie zdziwcie się też, jeśli dopadną was dziwne zachcianki. Być może przed wejściem na pokład mieliście ochotę na dużą tabliczkę czekolady, ale gdy już jesteście w powietrzu, lepszą opcją wydaje się smażony kurczak. Dobrze, że zazwyczaj serwują kurczaka albo rybę. Pamiętajcie, że zachcianki są też często oznaką pragnienia. Wystarczy napić się wody. Wielu pasażerów odczuwa ból głowy w czasie lotu, zwłaszcza zaraz po starcie. Nie martwcie się, to normalne, choć na pewno niezbyt przyjemne. W ciągu około 10 minut wznosicie się na wysokość wyższą niż Mount Everest. Powietrze na pułapie przelotowym jest wyjątkowo rozrzedzone, co oznacza, że mniej tlenu dociera do mózgu. Guma do rzucia lub cukierki sprawią, że poczujecie się lepiej. Guma pomoże też pozbyć się nieświeżego oddechu. Rozrzedzone, suche powietrze wyciąga wilgoć z ciała, a do tego jeszcze to bardzo słone jedzenie. Tak, tak, linie lotnicze mocno doprawiają posiłki, abyście cokolwiek poczuli. Pamiętajcie, aby pić dużo wody i rzuć gumę. Poważnie, woda i guma mogą uratować życie w samolocie. Naprawdę? Aż tak? No dobrze, szczerze mówiąc, tajemnica tkwi nie w samej gumie, a w przełykaniu śliny. Tak więc guma, landrynka lub miętowy cukierek pomogą wam uniknąć tego irytującego uczucia zatkanych uszu podczas startu i lądowania. A jeśli film lub muzyka w czasie lotu dziwnie brzmią, to znak, że wasze uszy znów trzeba odetkać. Ziewanie też pomaga. Wypryski to kolejne urocze zjawisko, które może się przytrafić podczas lotu. Dacie wiarę, że winowajcą także jest suche powietrze? Pryszcze to nie tylko problem tłustej cery. Gdy skóra jest przesuszona, zmniejsza się jej odporność na bakterie. Nawadniajcie się i zabierzcie ze sobą na pokład dobry krem nawilżający. Jeśli weźmiecie sobie moje rady do serca i będziecie pić dużo wody, nie korzystajcie z tej w pojemnikach używanej do robienia kawy i herbaty. Wcale nie jest taka czysta, jak można by się spodziewać. W pokładowych zbiornikach z wodą trafiają się nawet bakterie E. coli. Jeśli chcecie ugasić pragnienie, poproście o wodę w butelce. Możecie także mieć wrażenie, jakby łapało was przeziębienie, macie zatkany nos, boli was gardło, kichacie, kaszlecie, podobnie jak wszyscy dookoła, więc jesteście niemal pewni, że coś od nich złapaliście. Możecie odetchnąć z ulgą. Winowajcą jest prawdopodobnie suche powietrze. Wysusza nos i gardło, przez co odczuwacie objawy podobne do przeziębienia. Po wylądowaniu poczujecie się lepiej, albo i nie. Ponieważ w samolotach faktycznie jest dość brudno i można się od tego pochorować, często myjcie ręce i wyczyśćcie swój stolik chusteczką antybakteryjną. Stawiacie na nim jedzenie, a to jedna z najbrudniejszych powierzchni na pokładzie. Im niższe ciśnienie, tym bardziej rozprężają się gazy. Ta zasada dotyczy również waszego żołądka. Ach, tak, samoloty mogą wywołać poważny i do tego zawstydzający problem z gazami. I co wtedy? W każdym samolocie jest toaleta. Być może będziecie też musieli pobiec do łazienki, bo zrobi wam się niedobrze. To uczucie bardzo przypomina chorobę lokomocyjną w aucie. Oczy widzą ruch za oknem, ale ciało czuje, że się nie poruszacie. Mózg jest zdezorientowany z powodu tych sprzecznych informacji, ale jest na to rada. W miarę możliwości zajmujcie miejsce przy oknie nad skrzydłem. Bardziej stabilny widok uspokoi wasz mózg. Ale gdy już pobiegniecie do łazienki, aby uwolnić się od mdłości lub nagromadzonych gazów, nie myślcie, że nikt wam w tym nie przeszkodzi. Drzwi toalety można otworzyć z zewnątrz. Przykro mi, że ten nieznośny stres, który wam towarzyszy, będzie teraz jeszcze większy. Czy wiecie, że wiele linii lotniczych ma czarną listę filmów, które mogą wywoływać u pasażerów smutek lub nadmierne emocje? I wcale nie chodzi o popularne wyciskacze łez. Po prostu z powodu obniżonego poziomu tlenu, nasz organizm znajdujący się pod wpływem stresu reaguje zbyt intensywnie.
Ponadto siedzimy w ograniczonej przestrzeni, bardzo wysoko nad ziemią i bardzo daleko od domu. Nasze ciało uświadamia sobie, że zupełnie nie mamy kontroli nad własnym bezpieczeństwem. To poczucie bezradności powoduje, że emocje muszą znaleźć swoje ujście. Nic dziwnego, że załoga cały czas się do nas uśmiecha. Dobra, skończmy już z tym. A tak, przy okazji zauważyliście, że przy wejściu do samolotu uśmiechnięta stewardesa trzyma ręce za plecami, liczy w ten sposób pasażerów wchodzących na pokład. Ma do tego specjalny mały licznik. W każdym razie nie myślcie, że wszyscy w samolocie są na skraju płaczu lub wściekłości. Latanie może was również uszczęśliwiać. Możecie płakać z radości podczas oglądania filmu. Czujecie szczególną więź z tym małym ekranem, bo ratuje was od nudy. Jest przytulnie, więc organizm może na to reagować bardzo radośnie, szczególnie na dużych wysokościach, gdzie wasz mózg nie działa zbyt sprawnie. Tak, aby uchronić się przed nudą, zdecydowanie lepiej korzystać z tych filmów pokładowych. Unikajcie natomiast zadań, które wymagają przytomności umysłu i nie podejmujcie żadnych ważnych decyzji. Pamiętacie, jak mówiłem, że mózg nie otrzymuje wystarczającej ilości tlenu? To dlatego wielu pasażerów przyznaje, że ma problemy z logicznym myśleniem w samolocie. Oprócz tego możecie też gorzej widzieć po ciemku. W końcu oczy też potrzebują powietrza, chyba bardziej niż jakakolwiek inna część ciała. Rogówki to jedyny organ, do którego nie dopływa krew. Tlen jest dostarczany prosto z powietrza. Tak więc nie tylko pogorszenie wzroku, ale wysuszone oczy również są częstym problemem w samolocie. Razem z mokrymi chusteczkami i gumą do rzucia spakujcie do bagażu jeszcze krople nawilżające. Ze względu na to pogorszenie wzroku, załoga przyciemnia światła i prosi pasażerów o odsłonięcie okien podczas nocnych startów i lądowań. Oczy muszą się dostosować do półmroku w sytuacji awaryjnej, to jedno, a drugie, że załoga powinna widzieć, co się dzieje za oknem, na wypadek, gdyby, dajmy na to, silnik się zapalił. Nie jest to co prawda potwierdzona teoria, ale panuje powszechne przekonanie, że podczas lotu szybciej rosną włosy. Nie zdziwcie się, gdy ogolicie się tuż przed startem, a wylądujecie kilka godzin później z zarostem. Niektórzy przypisują ten przyspieszony wzrost włosów takim czynnikom jak ciśnienie w kabinie, niższa temperatura, a nawet większy stres. Jeśli jesteście niemal pewni, że podczas lotu wasz poziom stresu poszybuje wysoko, przydatne mogą być wcześniejsze ćwiczenia fizyczne, by temu zapobiec. Ponadto dobry trening zrekompensuje godziny spędzone w bezruchu, a skoro o tym mowa... Na pokładzie samolotu siedzimy przez kilka godzin w jednym miejscu i praktycznie się nie ruszamy, a mimo to nasze ciało męczy się, jakbyśmy przebiegli maraton. Temu też winny jest brak tlenu. Dodatkowo mogą drętwieć nogi, a to już poważna sprawa. Wstawajcie i ruszajcie się po kabinie możliwie jak najczęściej, żeby poprawić krążenie krwi. Jeśli nie macie takiej możliwości, przynajmniej porozciągajcie się i zróbcie masaż nóg na fotelu. Dobrze sprawdzają się też skarpetki uciskowe, przynajmniej u mnie. Jeśli dowiedzieliście się dzisiaj czegoś nowego, zostawcie łapkę w górę i udostępnijcie ten filmik znajomym. A tu macie inne fajne filmiki, które na pewno wam się spodobają. Wystarczy, że klikniecie jeden z nich. Pozostańcie po jasnej stronie życia.